jest oczywiste, że będę się odwoływał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dlatego że po pierwsze jest to z naruszeniem wszelkich zasad prawnych. Te zarządzenia, które zostały uchylone, one po prostu zostały wycofane z obrotu prawnego i one nie były podstawą do dalszych działań. I dlatego każdy, kto mówi, czy ja się czuję, czy ja łamię, to ja od razu powiem, ja prawa oświatowego nie łamałem, nie naruszałem, bo jeżeli są rozstrzygnięcia konkretne, to oczywiście do tych rozstrzygnięć się stosuje. I chciałbym powiedzieć tak, wszystkie gminy, wszystkie rady gmin wielokrotnie mają rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, uchylające uchwałę, czy potem jeszcze jest sąd administracyjny, który uchyla. I w żadnym przypadku nie wystąpiło coś takiego, żeby wojewoda od razu chciał zgłaszać do premiera wniosek o odwołanie takiej rady, czy odwołanie takiego burmistrza, czy wójta. W żadnym przypadku to nie nastąpiło, bo po to jest właśnie organ nadzoru i kontroli, żeby kontrolować przestrzeganie prawa. Jeżeli wojewoda daje rozstrzygnięcie prawne, to właśnie po to, żeby się dostosować do prawa. Jeżeli wójt czy gmina, czy rada gminy przyjmuje rozstrzygnięcie prawne wojewody, to nie można w tym momencie mówić, że rada gminy czy wójt dopuścił się naruszenia prawa.